Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed 3 i idziemy rozwalić maszynę drukującą. Przynajmniej, że ja mam iść za nim, a to on idzie za mną. I teraz jestem asasyn. They've set up a checkpoint. Come on. This way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. To pokaż ten tunel, gdzie ten tunel masz. Mam nadzieję, że on jest ogarnięty. No nigdy nie zapomnę tego, jak on miał Antonio z Asasyna dwójki chyba. Brotherhood, co tak się pięknie spierdolił z dachu i się zabił. Trójki za dużo jest, idziemy tędy. Nie wiem ogólnie teraz jaki jest stan tego poszukiwania, ale chyba wolę się nie ryzykować. Wolę się nie wychylać. Niby asasyn, czyli niby ukryty jestem chyba. Chyba jest ok, mogę chyba chodzić, ale... Chyba mogę chodzić, tylko że oni ustawili checkpointy, czyli właśnie takie miejsca, w których będą przeszukiwać ludzi, nie? Więc sprawdźmy może faktycznie, jak nie teraz, to kiedy w sumie. A tu jest ten checkpoint, to nie, chuj. To musimy ominąć. Na przykład jak tu stoją. Dobra, aż się żyje, sprawdzę czy mi kurde zaatakują. No, jestem w ukryciu, dobra. Tylko że checkpointy pewnie by były upierdliwe. Tam jest jakiś tunel właśnie. Dobra, chory kurde. Mówiłem, specjalnie dali dzieci, żebym kurwa nie mógł nic zrobić, nie? Ale tu jest checkpoint, ziom. To jak my to zrobimy? Jak my tam wjedziemy? Tutaj też na pewno. Po drabinie, kurwa. Trzeba i to tak bezczelnie przed ich twarzą. Daj mi spokój z tym almanachem. Już wiem, że nie zebrałem wszystkich. Dobra, ale ziomuś, to co my zrobimy teraz, jak jest checkpoint, nie możemy tu wyjść. Muszę ich zabić, tak? Muszę ich zdjąć. To jest ten tunel, ta? Dobra. Postępy. Hold on. Dziesięć miejsc systemu szybkiego podróżowania musimy ogarnąć. To miała być szybka podróż. Co ja robię w jakichś kurwa lochach? Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels.
Ale to akurat jest całkiem fascynujące, a najbardziej to te kurde, takie podziemne miasta, co w Turcji gdzieś tam znaleźli, zajebioza totalna. Co tam normalnie po prostu kurde, tunele podziemne, piętrowe wręcz, nie? Jakieś tam tunele i te, i pomieszczenia, no bomba. Zajebista sprawa. Ja zawsze, jak byłem mały, to byłem zafascynowany takim. Chciałem być archeologiem przez pewien czas. Myślałem, że mnie takie przygody jak Indiana Jones spotkają, nie? Że wiecie, gdzieś tam kurde jakieś starożytne świątynie będę odkrywał, właśnie jakieś tunele będę właził, kurde. I tam nie wiadomo, jakie skarby znajdziesz. Let us move on. Kiedyś tak myślałem, poważnie. Normalnie. I wszystkie Lego, jakie kupowałem, to było taki zestaw Lego archeologów. I to też sobie właśnie kupowałem te Lego i się bawiłem. I do tej pory lubię też takie rzeczy. Takie tajemnice i tak dalej, starożytne, zajebista sprawa. Pains me to say it. We must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. No tak, ale to też tam wspominałeś chyba, że jak to odkryję już w ten sposób, to później będę mógł się właśnie na szybko przemieszczać, tak? Well, well. You were right. Chyba. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. You don't suppose lockpicking is part of your repertoire? To było pierwsze, co się nauczyłem. To jest akurat fajne. Bardzo fajnie to zrobili, bo ja czuję na padzie tą wibrację w momencie, kiedy to zaskakuje, nie? Zajebiozo. Zajebiście to zrobili. To mi się bardzo podoba. A tak mniej mi się podobają właśnie te, o! Ekrany, kurwa. 50 tysięcy lat trwające. Misja ukończona, zobacz postępy. Tu mam spotkać się z samym Adamsem. Tu niedaleko jest skarb, to może szybko. Albo chuj, dobra. Koleś stoi dosłownie tu, więc. Chyba się to zrobimy. Bo już się czaję na poboczne misje, no nie, jak widać zresztą chyba. You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine, just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost, should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Oh, now you've had a chance to see how it all works. Aha, nie zapomnieli o mnie tu niestety. Co? Bribe town criers or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper instantly taken as truth, and all of it without question. They loose this beast, or have you forgotten?
I merely helped you tame and turn it round. There must be another way. Something more honest. Well, when you find it, do let me know. But until then, we sculpt with the clay we... Here we are. Speak with the harbor master, and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Okej. Już nas wysyłają do domu, tak? To... Czyli tędy jest szybko podróż na chatę, tak? Ale mamy tutaj zadania, robimy te zadania. Ludzie z pogranicza. Raz, dwa, trzy. Tu są dwa skarby. Najpierw te skarby ogarną. Robimy to, robimy to. Teraz jestem ukryty, nie powinni się do mnie sadzić. Są ludzie z pogranicza, zrobimy to też. Najpierw zgarniemy skarby. Ale od pierwszej części już te miasta mi się podobały. Oni to już robili zajebiście, nie? Te kurde właśnie, no miasta po prostu, te jak one żyją and shit, wszystko. Sam w ogóle fakt, że można się tak wspinać po nich i po budynkach i te takie jakby ścieżki są porobione tego, żebyś ty mógł to zrobić. Wiadomo, że tam w pierwszej części jeszcze nie najlepiej, ale już sam pomysł pokazał sporo i na całe szczęście dostali wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kontynuować to. No i mamy tyle asasynów. Ale już chyba zaczynam powoli tak jakby rozumieć ludzi, którzy zaczęli mówić, że od którejś tam części to już nie są asasyny, chyba od momentu, kiedy zaczęły te elementy RPG wchodzić. I ten taki otwarty świat. Jeszcze nie grałem, ale już jestem w stanie zrozumieć, że gdybym teraz miał dodatkowo jeszcze takie różne elementy, to nie wiem, czy bym się tak samo czuł grając w tą grę, bo tutaj jednak mimo wszystko jesteśmy dosyć prowadzeni za rękę, mimo że mamy jakieś tam możliwości otwarte dosyć, to teraz jesteśmy w tym miejscu, no pewnie możemy się przemieszczać dosyć swobodnie, ale gra nam raczej mówi, gdzie mamy być. Nie wiem, jak będzie w tych częściach, które już mają nie być asasynami niby. Ale najprawdopodobniej jest to trochę bardziej otwarte to po to, żebyś mógł właśnie sobie ten ekwipunek ogarniać i ulepszać i tak dalej, ale zobaczymy. Dopiero powiem, jak będę tak naprawdę już grał. Tak czy siak, no wiem, że na pewno przy tylu częściach, ile oni zrobili, jakieś zmiany musiały w końcu być wprowadzone, nie? To już nawet chyba sami tworząc to, te części kolejne rozkminiali, żeby po prostu, nie wiem, nawet jeżeli ludzie by nie chcieli, to nie wiem, jak ciężko mi aż w to uwierzyć, bo tyle już tego było i wszystko dosyć podobne, tylko ta historia inna za każdym razem, no nie? Najbardziej ciekawa część tego wszystkiego właśnie. Ta tajemnica, którą cały czas chcemy odkrywać. Jakaś kolejna. Zawsze coś jest. Dobra, teraz ludzie z pogranicza. No już tak mówię, te książki, te papiery to sobie odpuszczam, nie? No i sorry, kurde, barszczyk się odbiła. Zaczniemy od tego najbardziej na południe.
pogoda przepiękna. Ach, i ten widok właśnie, to jest to, co uwielbiam najbardziej też w śniegu, w zimie. Widok takiego nienaruszonego, czyściuteńkiego śniegu na jakichś właśnie wzgórzach czy coś. I wiesz, że jest dużo, że jest głęboki, nie? I to tak pięknie wygląda. Taki ład. Zajebiście. I nic tylko się rzucić w to. No akurat nie był głęboki za bardzo, ale... Nic tylko się tak rzucić. Coś tam słyszałem, że podobno w tym roku zima ma być całkiem, całkiem. Fajnie, jakby to się spełniło. Myślałem, że po świni przeskoczy, nadepnie na nią. Przebiegnie po niej. Co tam byście chcieli, dobrzy ludzie z pogranicza? Impra. Co tam u was? I'm not one for sailing, but I know it's out there. Some call it a kraken, others just a sea monster. They say it's 50 feet long if it's an inch, and it rolls ships for sport. You won't find me on the high seas searching for the beast. That's a guarantee I can give you. But it's a riddle that needs solving. Posłuchaj rozmów w mieście. Jak to było z tymi rozmowami właśnie? Czy tak podsłuchiwać gościa jakiegoś, tak? Tam. A nie, to jest jakiś złodziej, kurwa. Spierdana dzieciaki. Kurde, złodziej tu biegnie, aby co, nic? Łe! Przejebałem się. Złodzieja łapałem, ej. Kurwa. No, jakby teraz mnie akurat trafili, to bym się nie zdziwił, że spadłem, nie? Ale te kamienie w poprzednich częściach to łobosz. Dobra, jest git. Dobra, a jakich ja mam rozmów posłuchać? Chyba teraz już jest ta misja włączona, chyba chodzi tutaj, nie? To też tak dziwnie zaznaczone jest trochę, bo mogłoby być zaznaczone innym kolorem na przykład, bo tak białe to było, że zaczynasz misję, a teraz mogłoby być to albo obramówka inna, albo w środku mogłoby być jakiś tam inny kolor. To byś wiedział, że to jest częścią tej misji, którą zacząłeś po prostu, a nie coś, na przykład jakaś nowa. Dobra, chyba jest git.
Co to jest? The fuck? Co to jest? Czemu nie mogę tego wziąć ani nic? Jednorożec ogólnie się. What the fuck, man? Co to jest? Okej, okay, nie mogę nic z tym zrobić. Ciekawa rzecz. Ktoś wie, co to jest? To tutaj już można dać na plus chyba te zadania właśnie poboczne, bo zamiast, pierwszy raz chyba zamiast rozsypać po mapie w chuj, oprócz tych, oprócz niektórych, nie, oprócz tego na przykład, ale zamiast rozsypać po mapie tak tutaj na przykład trochę zabójstw, trochę wyścigów, trochę tam nie wiem, kurierskich, trochę tego, no to mamy tych ludzi z pogranicza i coś tam się, wiecie, zrobi, nie? Jak komuś naprawdę chcesz biegać i szukać tych kurwa tych, to tych stron, no to pewnie będzie biegał i szukał, spoko. Także jakby zadanie poboczne na plus tutaj się wydaje. Zobaczymy jeszcze jak będzie. Jak to będzie dalej. What will he do with a drunken sailor? What will he do with a drunken sailor? What will he do with a drunken sailor early in the morning? Podsłuchiwanie, tak? You seen the serpent? You bet your arse I seen the serpent. Thing was horrifying. Where was it? Just out past the breakwater. Came up to the surface to have a look, then plunged right back down again. The parts I saw was 30 feet. Who knows how much remained underwater? Moby Dick, pewnie. Jack said there's an old man that's always around when the beast appears. Jack say a lot of things. But there's B1, I believe. They say he commands the thing. Some old man ordering a kraken about? What a bunch of fluff. Don't know, mate. A lot of men I trust spin the same yarn. It must be hard. That the Mill Pond Bridge has been declared unsafe. You hear the serpent weaver died? The old thief's buried not far from here. Hammers up a light. Good riddance. That old fellow people said called the kraken bought the farm long ago. Nobody's seen the beast since. So it was true then. Didn't say that. Maybe you could ask his widow. She won't leave his grave. You come to pay your respects. You're the first. He didn't have many friends. People just didn't understand. He was a good trader, a good husband. I never wanted for anything.
warsztat kupca. Ech. To jest... Aha, tutaj. A to ciekawe. What will you do with a drunken sailor early in the morning? Come on, Robert, are you doing so? Just in warsztat? Jakąś łódź podwodną kombinował chyba. Coś jakiś kurde. Nie? Jakąś mini łódź podwodna, coś. Coś do nurkowania. I co, już? To już to zadanie było? To lecimy dalej. Kundlun. Kundlun. Miałem psa, nazywał się Jefferson. Macie z tym problem? O. Ej, myślałem, że już znalazłem dwa. O kurwa. Cicho bądź. Złaś szaleńcze. Rzekł ten człowiek. Mam też wrażenie, że mimo wszystko mniej przykleja się do niepożądanych rzeczy nasz kurde Connor tutaj od poprzednich asasynów. Mi się właśnie zdarzało, że biegłeś po prostu, chciałeś biec se. I gdzieś tam od razu na drabinę właził ci kurwa. Czy coś, nie? Która była obok. Tym razem jakby czuję się, że swobodniej biegam tutaj w mniejszych uliczkach. First time I saw the light was back in Boston. I was trading my biggest take of the season when the fire rose behind Beacon Hill. Went straight up in the night sky, past the moon. Then it was gone. I wasn't alone. Those next to me had their heads cocked the same, craned as far back as it could go, mouths agape. Couldn't tell you what it was, but I can tell you it wasn't of this earth. UFO. Nol po polsku. Niezidentyfikowany obiekt latający. Dowiemy się, czym był. Pewnie w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.